wspominaliśmy, brakuje mu tego medalu złotego z Czempionatu Krajowego i powiedział, że jutro zrobi absolutnie wszystko, żeby z Perczyńskim wygrać. No, obejrzałem troszkę też kontuzję z bliska, kontuzję łuków brwiowych. No, lewy łuk, tak jak wczoraj w zasadzie, ta kontuzja nie została pogłębiona. Prawy łuk brwiowy, nie wygląda to źle, być może w tych emocjach troszkę inaczej też to oceniałem. Nie wygląda to źle, wydaje mi się, że regeneracja pozwoli Damianowi jutro zaboksować z Perczyńskim, a jak ułoży się walka, no to już przekonamy się jutro, ale w każdym razie tutaj nie będzie problemu. Damian będzie gotowy jutro do walki z Rafałem Perczyńskim o złoty medal, o ten upragniony krążek, który tak bardzo chodzi mu po głowie, a teraz już kategoria ciężka. Tomasz Bohdanowicz, czerwony strój, Bartosz Lech, strój niebieski. Lech reprezentuje barwy hetmana Białystoka, więc miejscowy zawodnik, no prawie miejscowy, bo jesteśmy oczywiście w Sokółce, ale to rejony bliskie, bliskie. A Tomasz Bohdanowicz, BKS Orkan Gorzów Wielkopolski. Oj, ładnie wsadza te prawe podwrótkowe Bohdanowicz. Bartosz Lech, zawodnik niższy. I tu cios podbródkowy jest dobrym rozwiązaniem. Ale Lech jest ambitny niesamowicie. Serce do walki ma, o czym wspominałem już wczoraj. Zresztą udało mu się przecież walkę wczorajszą dość pewnie wygrać. A pokonał Jacka Rupa. Bartłomieja domagały oczywiście. Jacka Rupa wymieniłem, bo pokonał go Tomasz Bohdanowicz. Pamiętamy Bartłomieja domagałę, to jest ten zawodnik, który miał taki problem wielki z ochraniaczem, który co chwila no, wylatywał z ust. Zresztą też kilka słów dzisiaj z Bartkiem domagałą zamieniłem. No nie rozumiem tej sytuacji, ale nie korzystał z ochraniacza, z którego korzystał wcześniej. To był nowy wynalazek, który niestety no, wytrącił go zupełnie z równowagi i walka z Lechem zakończyła się dyskwalifikacją. Dobre ciosy na korpus ze strony Bohdanowicza. Kategoria ciężka, limit do 91 kg, czyli w nomenklaturze zawodowej powiedzielibyśmy, że to jest waga cruiserweight. Próbuję lewym prostym na razie uspokoić i ustawić się akcję. Bartosz Lech. Jeszcze 10 sekund, no ma te przyspieszenia Bohdanowicz, raz na jakiś czas stara się właśnie tak jak teraz atakować, najpierw lewy na korpus, potem jeszcze prawy na górę, jednak niecelny, pierwsza runda zakończona, waga ciężka. Po prawej stronie ekranu. Druga runda półfinałowej walki w wadze ciężkiej. Tomasz Bohdanowicz, strój czerwony, strój niebieski, Bartosz Lech. A więc Orkan Gorzów Wielkopolski i hetman Białystok. Wydaje się po tej pierwszej rundzie, że więcej do zaoferowania w ataku ma Tomasz Bohdanowicz.
ten prawy podbródkowy. Jak mi się ta akcja podoba Bogdanowicza. Ale Bartosz Lech, żeby była jasność, też ma swoje argumenty. No momentami trochę Lech przypomina mi Rogera Hryniuka. Pod względem nieustępliwości, pod względem charakteru, pod względem tego, że cały czas idzie nieustannie do przodu. No i również warunki fizyczne, które nie są znakomite, jak na kategorię ciężką. Ale nie jest to też problem nie do przeskoczenia. Co kilku zawodników z historii udowadniało. Ładnie wyszedł lewym sierpowym Bartosz Lech. Pomysł Bogdanowicza do tej pory jest taki. Kombinacja kilku uderzeń, spokój, przerwa, czekanie, znowu kombinacja i w ten sposób. Czyli akcja, przerwa. I gdyby tutaj większą regularność zachował Bartosz Lech, to do innego boksowania też zmuszony byłby Tomasz Bogdanowicz. Bo rzuca się w oczy szybkość i dynamika Bogdanowicza, kiedy ten przyspiesza i decyduje się na te swoje ataki. Znakomicie prawym zahaczył brodę Bartosza Lecha Bogdanowicz. Dołożył do tego teraz lewy, kolejny prawy. Zwraca uwagę sędzia, że tutaj nie wszystko było zgodnie z przepisami. Wspominałem również o tym, że miałem okazję rozmawiać w przerwie z Damianem Kibiorem. Być może ci kibice, którzy byli zaniepokojeni o Damiana, to mogę wyjaśnić, że nie jest źle. Kontuzja lewego łuku brwiowego nie pogłębiła się w stosunku do wczorajszej walki. Kontuzja prawego łuku, którą doznał w końcówce trzeciej rundy Damian, nie jest na tyle groźna. Jutro będzie walka z Rafałem Perczyńskim. Walka finałowa. Tak ważna z punktu widzenia ambicjonalnego dla Damiana Kibiora. Dwie rundy. Mają już na koncie dwie półfinałowe rundy. Bartosz Lech i Tomasz Bogdanowicz. Jeszcze 3 minuty. Więcej w ataku do tej pory pokazuje Tomasz Bogdanowicz. Ale niepokojące z punktu widzenia sympatyków tego zawodnika są te przerwy, które on robi po ataku. Czyli akcja, odpoczynek, to o czym już wspominałem. Lewy Lecha, ale odpowiada na te zaczepki Bogdanowicz mocnym prawym. Chciałbym zobaczyć 3 minuty akcji Bogdanowicza, 3 minuty nieustającej walki Bogdanowicza z Bartoszem Lechem. To by dało nam odpowiedź na to, jak w pełni potrafi boksować Bogdanowicza. Myślę, że Bartosza Lecha na to stać, dlatego mówię o tym nie bez kozery. Ładny prawy Bogdanowicza. Najpierw uciekł od Lecha, zrobił kilka kroków w bok, potem wystrzelił pojedynczym prawym. Niekoniecznie mocnym, ale punktującym. Za wszelką cenę nastawił się Bogdanowicz na prawy podbródkowy. On jest silny jak na wagę ciężką. Kapitalnie Bogdanowicz w ten sam sposób co
co od początku walki. I ta runda faktycznie jest najciekawsza, najbardziej ofensywna ze strony Bogdanowicza, ale jak widzimy, Lech też jeszcze chowa kilka asów w rękawie i jednym przed momentem wypalił. Ale w przebiegu całej walki, całej trzeciej rundy, więcej presji jest po stronie Tomasza Bogdanowicza z Gorzowa Wielkopolskiego. Pamiętamy, że jeszcze do niedawna w Wielkopolsce dzielił i rządził klub PKB Poznań. To wszystko z czasem rozpadło się. Pokazał nam też Bogdanowicz lewy prosty przed momentem. Troszkę jednak bezsilny jest w tej walce Bartosz Lech. Jeszcze 10 sekund, próbują teraz pokazać wszystko to, co im jeszcze zostało. Koniec pojedynku. Półfinał wagi ciężkiej. Zakończony również, brawa publiczności. Czasem mówi się o tym, że waga ciężka w boksie olimpijskim troszkę przysypia, troszkę przynudza, ale tutaj nudy nie było, bo Tomasz Bogdanowicz i Bartosz Lech pokazali swoje umiejętności po prostu i były ciekawe momenty, a nam pozostaje czekać na werdykt sędziowski. Jednogłośnie na punkty zwycięża Tomasz Bogdanowicz, BKS, Orkan Gorzów Wielkopolski. Jeszcze kilka słów o Bogdanowiczu. Atak to jest jego duży walor, dynamika też i moim zdaniem będzie to zawodnik ciekawy również w przyszłości.